Agata! No? Co to za paragon? 1000 złotych? Co ty, oszalałaś? Coś ty kupiła? Bieliznę sobie kupiłam. Bieliznę za 1000 złotych? Czy ciebie już całkiem potrzepało? No tak, bo widziałam, że polubiłeś zdjęcie takiej jednej pani i ona w sumie na tym zdjęciu nic więcej na sobie nie miała. Więc sobie tak pomyślałam, że musiała bardzo ci się spodobać ta bielizna, że polubiłeś to zdjęcie. No bo w sumie po co miałby się je lajkować, nie? No tak! Właśnie dlatego polajkowałam to zdjęcie, kochanie. No. Idę zobaczyć, co tam jeszcze polubiłeś. Może jeszcze sobie coś kupię. Niebezpieczna można spotkać w lesie, ale lepiej omijać. O matko! Patrz, jaką mam złą skórę! Ty to widzisz? Łuszczy się. Normalnie on chodzi płatami. Zupełnie jak... Żmija! Nie! Jak Anka, ale dzięki, że mi powiedziałeś. No halo? No cześć kochana! Słuchaj, słyszałam, że się rozstaliście. Tak, bo powiedział, że my kobiety to tylko nadajemy się do prania, pierniczenia i sprzątania. Co? A to drań! No i co zrobiłaś? No jak to co? Sprałam, wypierniczyłam na zbity pysk i posprzątałam. Patrz, jaki fajny ślub. No i pewnie cena też astronomiczna. Kiedyś to faceci byli bardziej chętni do ślubu, do posiadania żony. Teraz jakoś wam się odmieniło. Bo kiedyś nie było gotowych pierogów i kotletów z Biedronki.